Serdecznie witam Państwa. Nazywam się Emilia Krakowska i Łódź to jest dla mnie ta ziemia obiecana. Ziemia, o której marzyłam, tęskniłam, dlatego że jechałam z Lipiec Rejmontowskich i tutaj kończyły się właśnie zdjęcia do Chłopów, a Rejmontowi zawdzięczamy bardzo dużo, bo nie tylko przyniósł nam Nagrodę Nobla, dzięki temu Polacy poczuli się raźniej i wspanialej, ale zasłużył sobie tym, że jest to nasza Biblia i budowy, i tradycji naszej w Chłopach, jak również budowy wielkiego miasta, które miało wielu mieszkańców i Niemców, i Polaków, i Żydów, i chłopi tutaj walili, żeby się czegoś nauczyć. Dlatego to jest testament nie tylko Rejmonta, ale wszystkich tych, którzy przysłużyli się, żeby to miasto rozwijało się i dlatego my musimy ten testament spełnić. Cieszę się, że jeździ się tutaj naprawdę do tej pory na zakupy i wiadomo, że rozwija się Łódź bardzo, bardzo pięknie. I jeszcze jedno, proszę Państwa, przypomniało mi się, żeście się bardzo, bardzo obrazili na Bogusia Lindę, że powiedział, że tutaj wszystko zamarło. My, aktorzy, mamy dosyć wyczuloną po prostu psychikę. I chciałam wytłumaczyć Państwu, że jeżeli on się przygotowywał do wielkiego dzieła, jakim jest film Powidoki, kiedy właśnie na tej ziemi wielki artysta dogorywał, to zrozumcie, że on był w nastroju takim, bo się przygotowywał do takiej roli, gdzie miał tutaj zemrzeć. I dlatego nie miejcie mu za złe, bo tak to jest, że musimy dbać o swoją psychikę, a on ją wtedy, przygotowując się do tej roli, chodząc po Łodzi, po prostu tłamsił. On jest bardzo promiennym i twórczym człowiekiem, ale aktor to ma do siebie, że zaczyna wierzyć w to, co go otacza. I dlatego nie gniewajcie się na niego, bo on nie powiedział tego z głupoty, tylko z przygotowań się do pracy. Całuję Państwa serdecznie. Na święta życzę dużo, dużo słońc w sercu. No a na nowy rok to wiadomo, że już Łódź rozkwitnie razem z dworcem nowym.